Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, kolejny odcinek z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon, dodatek krew i wino. Słuchajcie, znajdujemy się przy płatnerzu, płatnerz nazywa się Zdrawko i zastanawiałem się, kto mi jest w stanie wykonać te moje arcymistrzowskie zbroje i tak dalej, bo w poprzednim odcinku powiedziałem, że zacznę dzisiejszy odcinek już w nowej zbroi. Natomiast okazało się, że jest nam w stanie to wykonać Zdrawko. No i ze Zdrawko trzeba przeprowadzić dialog, także dzisiaj troszeczkę poskaczemy po czasie, to znaczy teraz widzicie ten początek, ale jutro, następnego dnia dopiero nagram taki prawowity odcinek. Porozmawiajmy sobie ze Zdrawko, bo nie chciałem wam pomijać tego dialogu. Wiedźmin ze szkoły Wilkaw tu są. To ja. O, witaj, jestem Zdrawko Fertner. Geralt z Rivii. Skąd ten entuzjazm? Masz dla mnie zlecenie? Nie chodzi o łowy na potwora, ale na pewno będziesz zainteresowany. Jestem zbrojmistrzem i od lat na próżno poszukuję arcymistrzowskich schematów zbroi wiedźmińskich. Słyszałem o nich. Wiem też, że są bardzo rzadkie. Szczęśliwie odkryłem, że ich właściciele zawędrowali w końcu do Toussaint. I wiem nawet, gdzie ich szukać. Potrzebuję tylko wspólnika, który pomoże mi je odzyskać. No to chyba mamy Skoro umowę. Wiesz, gdzie są, to czemu sam ich nie odszukasz? Nie jestem typem awanturnika. Z całym szacunkiem. Zresztą, kto za mnie będzie obsługiwał klientów, jeśli wyruszę na wyprawę? Nie. Wolę to zostawić w rękach kogoś, kto się zna na takich rzeczach. Dostarcz mi schematy, a ja wykonam dla ciebie, co tylko będziesz chciał. A więc taki układ. Chciałem wam pokazać, co on jest w stanie nam wykonać, bo jest w stanie nam wykonać dużo. I teraz tak, arcymistrzowski na przykład miecz on jest nam w stanie wykonać i jednocześnie też buty arcymistrzowskie. Także zajebisty jest to ziomo. No natomiast to wykonanie takiego miecza kosztuje 2230 golda, że nie mam tyle pieniędzy, ale może jak będziemy robić tak zwane przeszukiwania tych arcymistrzowskich tutaj schemacików, to nazbieramy troszeczkę pieniędzy. I słuchajcie, to co sobie uświadomiłem, to uświadomiłem, że ta zbroja, którą ja aktualnie mam na siebie, czyli cechu brzmi, była strasznie tania. Zobaczcie, ona praktycznie nic nie wymagała do wykonania i mogliśmy sobie ją wykonać. Była bardzo tania, jest całkiem w porządku i odkryłem również, że będzie nowy schemat, to znaczy schemat zbroi Mantricory, Mandragory, coś takiego, jakoś tak. I ona potrafi być legendarna i wtedy jest na 65 poziom. Taka mała ciekawostka. Porozmawiajmy z tym ziomkiem, bo to mi odblokowuje podróże. No i będę co? Po nocach będę biegał wiedźmakiem i zbierał schemaciki. Jak to możliwe, że schematy są akurat w Toussaint? Tutaj rezydował nieżyjący już legendarny elfi mistrz płatnerstwa Tien Sail. Wiedźmini z całego świata zjeżdżali do niego tylko po to, żeby wykonał dla nich zbroję. Słyszałem o nim. Ponoć był najlepszy. Dlatego liczył sobie słono za usługi. Wiedźmini imali się najtrudniejszych zleceń, żeby móc mu zapłacić. Niektórym się nie powiodło i zginęli, a przywiezione przez nich schematy nadal powinny leżeć tam, gdzie ich szczątki. Rozumiem pomysł na zdobycie schematów. Tylko skąd wiadomo, gdzie szukać tych szczątków? Tak się składa, że Tien Sail był moim nauczycielem. Wszystkie historie o zaginionych wiedźminach znam z pierwszej ręki. To, czego się dowiedziałem, ostatecznie zniechęciło mnie do szukania samemu. Zawrzyjmy umowę. Powiem wszystko, co wiem, a ty poszukasz schematów i w zamian pozwolisz mi sporządzić ich kopię. Coś już znalazłem? Udało mi się już co nieco znaleźć. Doskonale. Zrobię sobie kopię i dzięki temu wreszcie będę mógł zdobyć arcymistrzowskie uprawnienia. Wielkie dzięki, Wiedźminie. Zadanie zakończone. Może najpierw ta druga opcja dialogowa. Jak to się stało, że elfi mistrz wziął człowieka na czeladnika? Gdy byłem jeszcze smarkaczem, 500 koron, to pomagałem przy płatnerstwie mojemu ojcu. Mistrz Tien Sail zobaczył kiedyś moją robotę. Był pod wrażeniem, więc zaproponował, że weźmie mnie na czeladnika. Dopiero teraz rozumiem,
jaki spotkał mnie zaszczyt. Wiele lat później mistrz zginął z ręki racistów. Chociaż nauczył mnie wszystkiego, to nie zdążyłem pod jego okiem przejść egzaminu i samemu zostać arcymistrzem. Dzisiaj wiem, że w tym fachu nie mam sobie równych. Jednak dopóki nie wykonam arcymistrzowskiej wiedźmińskiej zbroi, nie będę miał pewności, czy doścignąłem nauczyciela. Okej. Gdzie mam szukać tych schematów? Wiem o 5 zaginionych wiedźminach. Każdy był z innej szkoły. Wilka, gryfa, kota, ale się nabiegam dzisiaj. Jeszcze tyle rzeczy do zrobienia. Od którego mam zacząć? Aż 23. Porozmawiaj. O wszystkich, a wilka. Opowiedz mi o wiedźminie ze szkoły wilka. Nazywał się Adon. Dobrze go pamiętam. Mistrz go polubił i pomógł mu znaleźć niebezpieczne, ale dobrze płatne zlecenie. Kilka lat temu Toussaint odwiedziła wyprawa archeologiczna z Castel Gropin. Wypytywali mojego mistrza o elfie ruiny Termes. Mistrz zdradził im, gdzie to jest, ale przestrzegł ich przed czającym się niebezpieczeństwem i polecił im Adona jako ochroniarza. A konkretnie o jakich niebezpieczeństwach była mowa? Legenda mówi, że w podziemiach Termes krążą upiory. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale po uczonych i po wiedźminie ślad zaginął. Kurde, tak nakopali, te upiory nakopały wiedźminowi, to będę miał trochę zabawy tutaj poza odcinkiem, widzę. Czy możesz mi powiedzieć, ale to taki pontes będzie zaraz. Na was to będzie... To było ze 200 lat tego. Ale mój mistrz dobrze go pamiętał. Tamten wiedźmin był dziwny. Nie był wyprany z emocji jak inni. Twierdził, że przyjął jakieś zlecenie w forcie Usar i chciał się dozbroić. Miał ze sobą schematy, wpłacił zaliczkę, ale nigdy już się nie pokazał. Ponoć pewnej nocy wyjechał z fortu, gdzie się zatrzymał i już nigdy nie wrócił. Wiadomo, gdzie się udał? Nie, ale odjechał w pośpiechu, więc może zostawił coś po sobie. Warto poszukać w Usar, mimo że teraz to już tylko ruiny. Kota. Rozmawiajmy o wiedźminie no, ze szkoły. Szkoła kota generalnie ma najładniejszą jakiś zbroję. Chętnie bym nie chodził. Książęcy płatne. Najbardziej mi się podoba. Poprosił mnie, bym potwierdził autentyczność wysłanego mu wiedźmińskiego schematu. Pracował nad nowym uzbrojeniem dla książęcej gwardii i jakiś wiedźmin ze szkoły kota chciał mu sprzedać receptury na wykonanie pełnego rynsztunku, które byłyby bardzo pomocne. I to rzeczywiście był wiedźmiński schemat? Jesteś pewien? Ponad wszelką wątpliwość. No szkoda, że Delonaj nie pozwolił mi go skopiować. Był cały roztrzęsiony. Bał się, że wiedźmin może go po prostu zabić dla pieniędzy. Zresztą, może miał rację. No. Wkrótce potem po Delonaju zaginął wszelki ślad. Poszukałbym wskazówek w jego dawnym domu, ale posiadłość popadła w ruinę i teraz jest tam zbyt niebezpiecznie. Okej, szkoła niedźwiedzia. Opowiedz mi więcej o wiedźminie. Taka najbardziej pasująca chyba do mnie. O wiedźminie? Tak zwany tak. To było znaczy, teraz już nie pasuje, ale... jak mistrz Tien Sail przyjął mnie do terminu. Pamiętam wielkiego wiedźmina z medalionem o kształcie łba niedźwiedzia, który targował się jak przekupka. Wiedźmini z zasady nigdy nie śmierdzą groszem. A tamten też bogaty nie był. W każdym razie wiedźmin przyjął zlecenie na wykonanie zadania w winnicy Tufo, gdzie zawalił się budynek. Obiecał dostarczyć pieniądze po wykonaniu zlecenia. Czas mijał, a niedźwiedź nie wracał. Mistrz wysłał mnie do Tufo, żebym zasięgnął języka i okazało się, że wiedźmin przyjął zlecenie, a wkrótce potem zniknął. Tyle wiem. Szkoła Manticory. Niewiele wiem na jej temat. Choć dawno temu nosiłem wykonany tam pancerz.
Mistrz twierdził, że Manticora ma swoją warownię na Dalekim Wschodzie. O kurde. Jakieś 100 lat temu przybył stamtąd. Pierwszy raz powiem wam szczerze, słyszę o takim, o takiej szkole, tego. Wiedźminie. Śmierdział jak krasnoludzka gorzelnia i ponoć strasznie się awanturował. Tien Sei zamknął mu drzwi przed nosem i powiedział, żeby wrócił jak wytrzeźwieje, bo z pijakami gadać nie będzie. Wiedźmin jednak nigdy nie wrócił. Podobno wdał się w jakąś pijacką burdę z gwardią książęcą i został aresztowany. Więzienie Bastuan, w którym go osadzili, jest już od lat w ruinie. Ale może tam warto zacząć poszukiwania. No dobra, także widzowie, no ja myślę, że to by było na tyle. Nie chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał, tylko chciałbym kichnąć bywaj, chyba że jeszcze coś mi powiesz tu ciekawego. Niekoniecznie, za to odblokowały nam się wszystkie poszukiwania każdego rynsztunku z każdej szkoły. No ja udam się na te poszukiwania, poszukać tych zacnych rynsztunków i widzimy się zapewne w którymś z tych rynsztunków, albo jak będziemy oddawać jakby te schematy, także... A no i nawet nie chce mi się kamerki teraz ustawiać na jaśniejszą, ale widzowie, muszę coś zrobić, ponieważ chcę to zrobić od 20 odcinków i ciągle zapominam. Miałem przeczytać pieprzone książki, gdzie w ogóle teraz znajdę. Gdzie są książki? Tutaj powinny być chyba w inne. Znaczy przeczytać. No wam po prostu to pokażę i możecie sobie przeczytać. Jest 30 rzeczy do przeczytania. Także jeżeli chcecie, to sobie czytajcie. Jakby to była jedna rzecz, to pewnie bym to przeczytał. Natomiast jasny gwincior na 20-30 książek nie będę czytać. Chociaż na początku byłem tak zajarany tym Wiedźminem, że się starałem czytać. Aczkolwiek też na początku byłem strasznie nierozgrzany, bo to była chyba pierwsza seria, którą nagrywałem po przerwie i ciężko było mi czytać takie w sumie długie tutaj wpisy. Wielki turniej gwinta? A to chyba już wykonaliśmy. Przeczytajcie sobie, jeżeli macie ochotę, zatrzymcie, spowolnijcie. Mam nadzieję, że wszystko tutaj pokażę. No i wiem, że to nie jest najbardziej interesujące i pewnie jest strasznie nudne, że to pokazuję, no ale może ktoś akurat chce naprawdę to sobie poczytać, albo coś konkretnie go interesuje, jakaś historia na jakiś dany temat, no to może to przeczytać. To było na tyle. Szuka ochroniarza. O proszę. Zwykle nie zajmuję się takimi rzeczami, ale może warto to sprawdzić. A może i warto faktycznie. No i widzicie, misja mi się jakaś odblokowała. Dobra, widzimy się zaraz. Co się tu dzieje? Potwory! Potwory! Tam w jaskini! My uciekliśmy, ale Hugo tam został. Jaki Hugo? Nasz brat! Został tam, w środku! Pomóż nam! Znajdź go! Wynagrodzimy ci to! Mógłbym się tego podjąć, ale to będzie kosztować. No, ile chcesz? Uczciwa stawka! To wy wysłaliście ogłoszenie? Szukaliście ochroniarza? Zgadza się, my. I nie bez kozery, jak widać. Czekaliśmy kilka dni, ale nikt się nie zgłosił, więc postanowiliśmy zaryzykować. To prawda. Głupio zrobiliśmy. Trzeba było poczekać. A teraz nie wiadomo, co się stanie z naszym biednym Hugo. Widzieliście, co was zaatakowało? A skąd? Jak tylko ziemia zaczęła się ruszać, od razu do wyjścia pobiegliśmy. A Hugo, no niestety, w drugą stronę. Czyli potwory wylazły z ziemi? No, chyba tak. No, zresztą, nie wiem, nie przeglądaliśmy się, tylko wzięliśmy nogi za pas. Po co tam w ogóle wchodziliście? Zabłądziliśmy. Zaraz. Zabłądziliście do jaskini? Na świętego proroka Lebiodę. A jakie to ma teraz kurwa znaczenie? Czy weszliśmy zbierać szytnaćce, czy pieczarki, czy na spacer?
Ważne, że Hugo został w środku. Mam rację? Uratujesz go czy nie, Wiedźminie? Każda sekunda się liczy. Dobra, poszukam go. Wy dwaj zostańcie tutaj. Ty jesteś Hugo? Przysłali mnie twoi bracia. O, dranie, łotry skurwysyny. Najpierw się na mnie rzucili, ale nie dali rady. Więc wysłali zbója, żeby dokończył dzieła? Nie jestem żadnym zbójem. Jestem Wiedźminem. A twoi bracia przysłali mnie, żebym ci pomógł. O nie, 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 nie uwierzę, że nagle im się odmieniło. Najpierw chcieli mnie zabić, a teraz wysyłają pomoc? Coś tu śmierdzi na mile. Zaczekaj, wolno. O co tu chodzi? Nazywam się Hugo Monard. Mój ojciec, Wiktor Monard, był słynnym producentem koniaku. Kłóciliśmy się z braćmi o to, kto przejmie interes po jego śmierci, więc ojciec postanowił nas zmusić do współpracy. Rozłożył swój destylator na części. Trzy z nich ukrył. Każdemu z nas powiedział, gdzie schował jedną. Kiedy moi bracia dowiedzieli się, że tu jest ukryta ostatnia, ta moja część, uznali, że nie jestem im już potrzebny. Chcieli mnie wykluczyć z interesu. Zaczęliśmy się kłócić. Odgłosy szarpaniny obudziły potwory. No, oni uciekli. Ja pobiegłem w głąb jaskini. Czyli przyszedłeś tu po część destylatora. O to chodzi? Tak. Skąd to masz? Wyłowiłem z gorącego źródła. Twój ojciec naprawdę dobrze to ukrył. Proszę, oto twoja zapłata. No nie ma tego wiele, ale obiecuję, że kiedy uruchomię tawernę, będziesz miał zniżkę. Trzymam za słowo. A teraz chodźmy, twoi bracia pewnie się niecierpliwią. Czekaj, widzisz? To moi bracia zabrali ze sobą jakichś oprychów. Szykują się na mnie. Tego nie wiemy. A co? Chcesz mi może powiedzieć, że przypadkiem znaleźli się tu z obstawą? Chcą mnie zabić i zabrać mi ostatnią część destylatora. Ratuj mnie. Proszę. Zabij ich, zanim zrobią mi krzywdę. Chcesz, żebym zabił twoich braci? No, ich to może nie, ale tamtych zbirów na pewno. A braci to... No nie wiem, możesz po prostu unieszkodliwić. To jak będzie, co? Obronisz mnie? Wygląda na to, że nie mam wyboru. Dzięki. Dzięki stukrotne. Czekam tutaj. Wiedźminie! Co ty wyprawiasz? Daję wam nauczkę. Odniłobu! Powstrzymajcie go! No, dobrze im tak. Może jednak nie mieli złych zamiarów. Nie, nie, nie wierzę. Zawładnęła nimi zwykła chciwość. Prawda jest taka, że zrobiliby wszystko, żeby tylko odebrać mi część destylatora. Poza tym przecież ich nie zabiłeś. Poleżą chwilę, za jakiś czas się ockną i przynajmniej będą mieli porządną nauczkę. Co teraz zamierzasz? Jeszcze nie wiem. Odbudowanie destylatora ojca jest teraz niemożliwe, więc pewnie otworzę skromny kram na rynku i będę sprzedawał wina. A może po prostu stąd wyjadę? Sam jeszcze nie wiem, zobaczę. Tak czy siak, dziękuję, że pomogłeś mi z braćmi. Będę zawsze o tym pamiętał, Wiedźminie.
pora się rozstać. Powodzenia, cokolwiek zamierzasz. Dzięki, Wiedźminie. Do zobaczenia. Co się tutaj dzieje? Nagie kobiety w środku jaskini? Coś tu jest nie tak. Nie wiem, czy te bruksy to halucynacja, ale walczyły całkiem prawdziwie. Żebracy w takim miejscu? To pewnie jakaś próba. Nie odwracaj się. Pomóż biednego. Ten był ostatni. Ciekawe, co się teraz stanie. Ciekawe, czy ten człowiek otoczony człowiek wygląda całkiem jak lebioda. Znowu widzę kamień. Czy to jakaś relikwia? Mam nadzieję, że tak już zostanie. Merten udał się stąd po ostateczne odkupienie nad jezioro. Powinienem to sprawdzić. To był ostatni przystanek Mertena. Dobra, powiedziałem, że będziemy widzieć się tutaj w nowej zbroi. Jesteśmy w nowej zbroi. Udało się tutaj wykonać pancerz, który jest pancerzem cechu Mantricory. Udało się z tego względu, że jest bardzo tani na szczęście, w sensie najtańszy, jaki mogłem wykonać. I tak zużyłem na niego chyba 4000 golda, ale generalnie jest najtańszy, no i w sumie po co ja to wszystko noszę w eku? Zapomniałem to odłożyć. Ho, lipka. No niestety, dobra. Odłożę to później. Teraz udamy się wykonać tutaj zlecenie. Zlecenie nazywa się Monstrum Stufo. Obyczaje w Tusom różnią się od tych na północy. Nosi się tutaj inne stroje, pije wino raczej niż żytnie czy piwo. Kobiety są bardziej kochliwe, a mężczyźni bardziej dbają o swój wygląd. Niewykluczone, że jedno z drugim jest w jakiś sposób związane. Pewien zwyczaj okazuje się jednak być taki sam na południu i na północy od Pontaru. Jeśli masz problem z potworem, wywieź ogłoszenie na tablicy. Obiecaj nagrodę i módl się, żeby w okolicy pojawił się wiedźmin. Właściciel winnicy Tufo postąpił zgodnie z tym zwyczajem, a Teraf chciał, że jego ogłoszenie znalazł Gerward. No i tak wygląda ten opis misji. Idziemy powykonywać te zlecenia, bo zazwyczaj oni tutaj płacą za tę zleconkę całkiem solidną sumkę, a niestety my jesteśmy pieprzonymi biedakami, a chciałbym porobić różne inne pancerze. Zdecydowałem się swoją drogą tutaj na pancerz Mantricory, dlatego że ten pancerz potem jest jeszcze jeden, jakby jeszcze jeden poziom pancerza, o ile te kota i tak dalej kończą się na 40 poziomie. A zajebiście w ogóle on wygląda. Ale kończy się niestety na 40 poziomie, tak samo jak właśnie ten gryfa i tak dalej. No to z Mantricorą jest trochę inaczej. Mantricora potrafi być też na poziom 65. No i może do takiego, czy tam 55, i może do takiego poziomu uda nam się w końcu dojść i będę miał zajebisty wtedy pancerz. No nie za tak dużą cenę, no bo tych pancerze to chyba poulepszam dopiero na końcu samym. A i generalnie będziemy podupcać tutaj w pancerzu cechu żmij, bo ona jednak ta odporność na zatrucia i tak dalej jest turbo OP. Więc będę i tak w tym pancerzu żmij podupcał, ale tak założyłem, bo powiedziałem, że w końcu zrobię te pancerze i zrobię. O co chodzi? Nie po to się męczyłem 2 godziny w nocy i szukałem tutaj tych. Mam problem z potworem. A to ty wystawiłeś jak to się nazywa? Posłucham, schematów. O co chodzi? Wpierw, proszę waszmości, ustalimy pewne zasady. Nie przypominam sobie, żebyśmy przechodzili na ty. I z racji ogromnej różnicy stanów między nami, raczej do tego nie dojdzie. Dlatego oczekuję, że będzie mnie waszmość tytułował Messie de Bourbon. Jak będzie, przejdźmy do rzeczy, będę ci tytułował jak zechcę. To ty masz problem, chłopie, z potworem, ty. Ja mam wyjebane, przecież ja nie muszę brać tego zlecenia. Posłuchaj mnie uważnie, kolego. Różnimy się nie tylko stanem, ale i tym, że ja mam na plecach srebrny miecz, a ty nie. Czy to jasne? Będę cię tytułował jak zechcę i albo się z tym pogodzisz, albo twój problem z potworem
zostanie nierozwiązany. No i wszystko. Co za tupet? Złożę skargę do waszego cechu. Tak? Zaadresuj ją na dział obsługi klienta. Kermoren. Kedwen. A teraz mów, zanim się rozmyślę. Słucham. Ach, Nordlingowie i ich maniery. Dobrze, miejmy to szybko za sobą. Coś zalęgło się w mojej winnicy. Cena wzrasta. Znaczy, będę musiał przygotować olej przeciw cosiom. Słucham? Potrzebuję więcej informacji. Gdzie to coś widziano? Czy są świadkowie? Ciała do obejrzenia? W tym rzecz, proszę waszmości, że nikt tego potwora nie widział. Słyszymy go tylko. Takie jakby chroboty i piski. Ciał też nie ma. Ludzie znikają bez śladu. Mam wrażenie, że tym dalej w gierkę, tym Gerward jakiś taki śmieszniejszy dużo jest. I te postacie też są jakieś takie śmieszniejsze. Mniej poważne. Ten pierwszy początek był taki ciemny, mroczny, poważny. A tym dalej tutaj w las, tym śmieszniej się robi, tym przyjemniej się gra. Tak bardzo luźno. W takim razie skąd dochodzą te dziwne dźwięki? No... zewsząd. Może to jakieś tam bożątko, czy jak to się nazywały, ale te małe stworki. Ale najwyraźniej słychać je w piwniczce na winy. Znaczy potwór ma pewnie siedlisko gdzieś pod ziemią. Co? A kiedy są najgłośniejsze? W nocy. Dokładnie tak jak przed laty, gdy waliły się budynki. Wtedy też zajmował się tym fachowiec, ale słuch o nim zaginął. No kurde. A tak konkretnie, to może jakiś miecz od tego zginął, jeśli można spytać. Fachowca byśmy wzięli. Ostatnio jakiś... jakby tam martwy leżał. Zdaje się. Czy pomimo ogromnej różnicy stanu, jaka was dzieli, zapamiętałeś może jego imię? Nie. Musicie porozmawiać z moją żoną. Ona żyje z plebsem w lepszej komitywie. Nie ma jej teraz, bo pojechała z wizytą do matki. Ale wkrótce wróci. Starczy już tych pytań. Proszę powiedzieć wprost, bez kręcenia. Bierzecie to zlecenie, czy nie? To zależy od tego, na jaką nagrodę mogę liczyć. O kurde ty, co ja będę walczył? Ty ze stadem chłopy golemów? No 700 dajmy. Bez przesady. Ale tak bardzo aż nie przesadziliśmy. I ocien kryncem, dobra, z 690? Dobra, tak po 10 będziemy chyba. 680 równo, bo ja jestem perfekcjonistą. Nie zdzierżę, jak tam będzie. Na przykład 671, musi być 670 równo. Nie wiem, czy też tak macie. Strasznie mnie to drażni, jeżeli nie jest równo. Dobra, 650. No, niech stracę. To jest dziwne, dobra. Straszne. Trochę przeszkadza to w sumie nawet w życiu, ale z drugiej strony staramy się wtedy zrobić coś ładnie. Przyjmuję. Wychodzi nam lepiej, takim osobom jak mi. Najpierw się tu rozejrzę, a potem chciałbym porozmawiać. Bo dbamy o szczegóły, inni nie dbają. Dobrze. I... dam znać, jak tylko wróci. A tymczasem... lepiej wykonujemy swoją pracę, o. Tylko proszę nie dotykać beczek z winem. Tak, tak. Ale ci opierdolę, nawet dom ci opierdolę, chyba że mi nie da... Nie, nie mogę wejść. Czy dam ci postrzelać z kusy? Pewnie, jak my mam w ogóle kusy? Wiedźmińskiego cechu kota. Ona jest najlepsza, bo ona mi daje chyba... jakieś fajne bonusiki, prawda? Co ona mi tam daje? Przybicie pancerza, przyrost punktów adrenaliny, szansa na trafienie krytyczne. No, fajne buściki. W ogóle trzeba na te miecze pozakładać tego. Pozakładać tutaj różne kamienie jakieś fajne, na przykład szanse na podpalenie. Oj, zdecydowanie. Chociaż z drugiej strony... Z drugiej strony, przecież ja i tak nie będę za bardzo podupcał w tej zbroi. No ale jest to druga chyba najlepsza zbroja, więc i tak założymy, chociaż na ten odcinek. I na miecz stalowy generalnie można założyć chyba przebicie pancerza, prawda? 30. To chyba całkiem dużo, nie wiem za bardzo, ale założymy, spróbujemy. No i może jakieś szansa na wytrącenie, o, na zatrucie szansa. No i miecz srebrny to samo, szansa na zatrucie. Szansa na podpalenie, tylko zamiast przebicia damy szansę na wytrącenie z równowagi. A tutaj założymy moc znaku Igni. No generalnie Igni w sumie tylko. A jak się skończy tutaj moje tutaj glify Igni, to założymy sobie Quena. Na buciorki.
No i zajebiście. Gotowi jesteśmy. Mamy pakować się? Tego? No dobra. Coś czuję, że to nie będzie łatwa misja, skoro on płaci takie. Potwór chyba rzeczywiście jest lunarny. Trzeba poczekać do nocy. Czerwony barwnik. To chyba nie będzie łatwe tutaj. Łatwa robota, skoro tyle płacą. Z drugiej strony to jest misja na bardzo wysoki poziom, bo na 48 mamy 43, także troszeczkę poszaliliśmy tutaj. Może dlatego tak dobrze płacą. Ale oczywiście goldzika przyjmiemy i w sumie chyba dobrze, że wykonujemy misję na taki poziom, bo fajnie płacą. W tym tygodniu 3 robotników musiałem oddelegować do sprzątania szkód wywołanych przez wstrząs ziemi, co znacznie spowolniło pracę przy winoroślach. Gdy w końcu się pojawi, będę musiał poważnie z nim porozmawiać. No dobra, udaję się do piwnicy po zmroku. Myślę, że medytacja załatwi sprawy. I może to być po prostu golem jakiś, nie? I on trzęsie tutaj, że tak powiem, okolicą. O, jest zmrok. Jestem w piwnicy. Rozejrzyjmy się. A, faktycznie, są dźwięki jakieś. No, a to co to? Potłuczone naczynia. Coś je zrzuciło z półki. Może jakiś wstrząs. A tu w ogóle coś jest, widzę na mapie. A nie mogę tam wejść. Co do jasnej? Co do jasnej? O kurde. Jo, ciekrycy. Tunele drążę. To jakiś wielki potwór. Tunel? O ciekrycy. Przyda się trochę światła. Fajnie, że on sam wyciąga mi to pochodnie, ty. Elegancko, to jak za mnie taką robotę robi, podoba mi się to. Możemy iść w dwa miejsca, albo tutaj, albo na dół. Dajmy się na dół, bo tam coś mi błyszczy, świeci się. O kurwa, a to co to? Kikimora. Dobra, Kikimora jakimś większym problemem nie jest, tak mi się wydaje. Chyba, że mnie zatruje, a ja mam niestety odporność do kitu. Ale one chyba nie zatruwają. Tak mi się wydaje. Chociaż nakładałem jakiś efekt, ale nie za bardzo wiem w sumie co to za efekt. Jakiś efekt nałożyły na mnie, ale nie wiem jaki w sumie. Nie wiem co to oznacza, to co tam było narysowane. Przygnieździły mnie może? Nie wiem. O kurde, ile tunelów. Dobra, chodźmy tutaj do góry, tak mi się wydaje. Dam radę przebić się na drugą stronę. No dobrze, bijaj się. Zaraza. Ucieka. Ucieka? O kurde, to będzie jakiś chyba specyficzny boss bardzo. Kikimora Wojownik, to raczej nie jest potwór, którego szukamy, ale głośno gierka jest bardzo. Nie wiem, czy nie za głośno. Oj, chyba za głośno, przynajmniej u mnie na słuchawkach, ale mam wrażenie, że ogólnie też jest strasznie głośno. To, że Gerwars normalnie w jednym pochodnie trzyma tego, a zatruwają mnie, ale niedużo robię ta trucizna. Ale bez, jakbym miał żmii, to by w ogóle mnie nie zatruwali. Ciężki wybór. Czy kilka pancerza więcej? Jako tutaj Mantricora, czy jednak odporność na zatrucia 100%? Które z rzeczy tych wybrać? Robi się coraz ciekawiej. Chyba, że to jednak te... Rozbite ja jak i Kimor. Coś mi żywi. O kurde. Myślałem, że to te Kikimora ostatecznie. To nie robota Kikimor. Te korytarze wykopało coś znacznie większego. Coś o grubych, szerokich pazurach. Dobra, przyciszyłem trochę tego giereczkę, bo mam wrażenie, że było strasznie. Zanim pod winnicą wylęgną się młody. Strasznie głośno było, dobra, zniszczmy to, a będę mógł coś z tego podnieść? To tylko taka. Ty, a czemu? Właśnie niech mu się wylęgają, kurwa, pod tą winnicą. Straszny pajac tego zioma. Zdenerwował mnie. Tędy? To wygląda jak ściana, którą mógłbym potencjalnie rozwalić. To jest chyba ściana, którą potencjalnie już rozwaliłem. Chyba w stronę dźwięku. Czyli w tamtą stronę. Oj, tutaj jeszcze nie byliśmy. Jakieś pęknięcie? Co to jest? Nie wiem. Zbadaj? O kurwa, zbadaj. Zaraza. Z tych jaj na moment mogą się wykluć młode. Mogłyby. Może jeszcze tutaj jedno jajo. Co to za szum? Podziemny strumień? Kurde, w ogóle chodzenie po takich jaskiniach. Potwór, którego szukam, żyje pod ziemią. Kopie tunele. Strasznie niebezpieczne. Morami. Jest duży. Bardzo duży. Tu się niczego więcej nie dowiem. Pora wracać na górę.
Wróć na powierzchnię i porozmawiaj z właścicielem. Cena chyba wzrasta jeszcze, co? Możemy ponegocjować? No generalnie on więcej straci, więc w sumie moglibyśmy, no, haracz wyłudzić. Szczególnie, że to straszny pajac tego zioma. O kurczę. No nie zdążyliśmy się zapakować na górę. Fajne chyba obrażenie ma ten miecz. Dużo chyba większe niż jej. Chociaż nie, tam 1900 zadaje z tego miecza. Chyba nie większe. Chciałem powiedzieć, że ma większe niżeli cechu żmii obrażenia. No, ale tak średnio. W sensie 10 obrażeń ma więcej. Szansa na zatrucie. Szansa na trafienie krytyczne. Premia przy trafieniu krytycznym. A to co ma? Przebicie pancerza. Premia przy trafieniu krytycznym. Szansa na krwawienie 10%. Szansa na zatrucie 20%. Nie no, wydaje mi się, że cech brzmi jest dużo, dużo lepszy. Tak mi się wydaje. Te wszystkie buffy i tak dalej, fakt, że jestem odporny na zatrucia, fez dużo daje. Nie żebym nie był jakimś fanem Mantrigory i tak dalej, tylko... O kurde, nie chce mi się tam iść chyba. Kiedy indziej może jeszcze tu zajdziemy. Chociaż tam może jakaś fajna rzecz jest być. Rzecz jest być, może być fajna. Idziemy jednak. Nie wiem, czy tu później wrócę. Ale może tu leżeć jakiś martwy gościu, chociaż z drugiej strony to dopiero wydrążone tunele. To jak martwy gościu? Ale może tu sprowadzili z góry te potwory. Te kikimory. Martwe truchło. Jakiegoś cennego tutaj wiedźmin... A, bo tu w ogóle jakiś specjalista podobno został wynajęty, także całkiem możliwe, iż był to wiedźmin. A zatem takiego wiedźmaka tutaj spotkamy. Gdzieś leży jego truchło. Może ma jakieś fajne rzeczy. Bo ostatecznie nie takie głupie przyjść się tutaj. No, ale nie za bardzo coś znajdziemy. Nie ma tutaj. Ale generalnie moje myślenie i plan chyba nie był najgorszy. Bo była coś mowa o jakimś specjaliście, więc całkiem możliwe, że on się gdzieś tutaj udał. Z drugiej strony przecież tam było zamknięte, jakby nie było dziury w ścianie, więc... Ten specjalista to chyba wziął pieniądze i ewakuację zrobił, tak zwaną. Bogowie! Co to ma znaczyć? Płacę za zabicie potwora, a nie demolowanie majątku! Ten majątek sam się sypie. To przez tunele. Jak ich szybko nie wypełnicie, budynek się zawali. Tunele? Ale skąd tam się wzięły tunele? Wykopało je jakieś duże stworzenie. A przy okazji w tunelach zabiłem trochę kikimor i zniszczyłem ich jaja. Ta przysługa nie będzie pana kosztowała wiele. Jaja kikimor? Tak, oczywiście. Pochwalam. Rzecz jasna, zapłata się należy. No i tak i to, i to. Messie jest, jak tam miałem się do niego zwracać. Podobno wie pani coś o zaginionym parobku. O kurde. Tak. Ciekawa uroda. Poszliśmy doglądać tegorocznych sadzonek, co się podgryzało. I wtedy usłyszeliśmy takie dziwne dźwięki. Jean-Luc poszedł sprawdzić, co to. I już nie wrócił. Gdzie dokładnie widziała pani Jean-Luca po raz ostatni? Na polach na północ, stąd pod lasem. A tam są jakieś nowe sadzonki? Wydawało mi się, że wszystkie poszły na południowe zbocze. Prawie wszystkie, kochanie. Te, co zostały, kazałam posadzić właśnie tam, przy zagajniku. Oj, coś mi tu śmierdzi. Mogłaby pani opisać, jak chyba wygląda... Chyba skakane na innym tym. Na innej marchewie. Wysoki, dobrze zbudowany, czarne włosy. Na innej sadzące. Kochanie, skup się. Każdy chłop jest dobrze zbudowany, bo w polu robi. Chodzi o znamiona, cechy charakterystyczne. Nie, ale nosił na szyi wisiorek. Srebrny. Srebrna biżuteria? U parobka? To był prezent. Zdaje się, tak mi przynajmniej mówił. To mi powinno wystarczyć. No to na co czekacie? Do dzieła! Robota czeka!
Oj, coś się, że ja tu mogę porządny biznes ubić. Poszukajcie Jean-Luca. Jean-Luca, no bardzo dużo wie o tym Jean-Luca. Coś się, że my się dowiemy, co ona z tym Jean-Luciem robiła, i ona mi jeszcze podwójnie zapłaci. Wyjdę tutaj z dwoma koła w Kiermanie. Taki jest plan. Plan całkiem niezły. Jak wyjdzie, jeszcze nie wiem. Zaraz się okaże, że Jean-Luc jednak nie żyje. I za dużo nam nie powie o zdradzie. Ale może jakim cudem uda się go uratować. W zagajniku jakimś przy lesie wsadzoneczki. No dobra. Chleb jest bardzo czerstwy. Leżał tu dość długo. Kurde, ja lubię taki mega suszony chleb, twardy. Rozłożony był koc. Kiedyś mieliśmy takie bułeczki mleczne. Jak jeszcze jadłem mleczne rzeczy. Ślady stóp. Dwoje ludzi. Generalnie one jak już były stare, to się je suszyło i mój starszy brał je na ryby, albo ja brałem na ryby. Jak jeszcze byłem psychopatą, co łowił ryby. I zawsze, kurczę, zanim zdążyliśmy pójść na te ryby, żeby użyć tych bułeczek do zrobienia zanęty, to już wszystkie bułki zjadłem. Kawałek zawsze takie twarde. Ze zrogowaciałej szarej skóry. Mega dobre były te. Zawsze tak robiliśmy. Moi ziomkowie przychodzili, chłopie, i brali normalnie z takiego worka na właśnie suszony chleb. Jakby coś do zanęt. Przetoczyło. Czyli to Charlie. O kurde. Tylko one kopią korytarze i poruszają się w taki sposób. I chłopie, oni przychodzili i mi wyjadali normalnie z takich z suchych bułek, ty. Duże, głębokie ślady. Jaki absurd, normalnie ze śmieci wyjadali. Ja razem z nimi. Wejście, nowy znacznik, jaskinia. Okej, no Charlie, to już spotkaliśmy taką postać. Myślałem, że może jakieś coś nowego, coś ciekawego będzie. Ale chyba niekoniecznie. Ale przy okazji by się tego ziomka. Prowadzi do jaskini. Fajnie by było znaleźć tego ziomka, który zaginął. Najlepiej żywego, żebyśmy mogli go zaszantażować. Proste, tępe, idealne do kopania. Charlie. Tak, to my dlatego nie spotykamy dużo Charlie'ów, bo one nie żyją na powierzchni, tylko w pieprzonych tych. Tutaj w jaskiniach. A tu coś było do podniesienia, nie? A teraz nie mogę tego podnieść. Tu było coś do kliknięcia, przecież widziałem, na ułamek sekundy było coś. A teraz nie mogę? No było, nie no. Nie. Coś mi tu nie gra, nie? Tu nie mogę zebrać tej rudy, tu nie mogę tego listu zebrać. Tu mi fest coś nie gra, nie? To mogę pozbierać tu na przykład. Receptura, turkusowy barwnik do zbroi. Bardzo fajne są te barwniki. Fajnie, fajnie, możemy sobie zbroję przemalować. Na razie brak mam pomysłu na to, jak przefarbować zbroję. A przede wszystkim, jakbym już przefarbował, to wydaje mi się, żebyśmy przefarbowali zbroję tutaj żmii, bo to jest najlepsza zbroja. Generalnie nie zamierzam jej zmieniać. Z tego względu, że ona ma super tutaj. Super tutaj buściki w postaci, no właśnie tego tych zatruć, a tutaj wszystko w tym tu są, kurwa, jadem pluje. Rozumiesz? I to jest mega fajne. I tutaj w ogóle już byłem chyba. Chociaż nie, no jakbym był, to bym tutaj pozbierał wszystko. Ale to widać, skoro Kerwar powiedział, że warto się tu rozejrzeć. Wydaje mi się, że tu jakiś schemacik będzie fajny ukryty. A, ja wiem co tam było. Pieprzony schemat był do podniesienia, tylko gra mi nie daje podnieść. Ale chujce, nie? Na bank to jest wiedźmiński schemat, nie? Do podniesienia. Arcymistrzowski albo coś. Nie no, mam już arcymistrzowskie. A, może już to podniosłem, może ja tu byłem, wziąłem to i wyszedłem. Nawet nie pamiętam wczoraj, bo o drugiej w nocy szukałem tych arcymistrzowskich schemacików i generalnie w ogóle to już nie pamiętam w nocy co robiłem. Chyba, że musiałem jeszcze coś spisać i poszedłem spać. 5 sekund usnąłem. Byłem strasznie zmęczony, ale powiedziałem sobie, że przeszukam te arcymistrzowskie tutaj schemaciki i zrobimy sobie jakiś ciekawy set zbroi na następny odcinek. Tak, wydaje mi się, że po prostu zgrindowałem tutaj. Jest gdzieś blisko. Ja tutaj biegałem, ale jakby tak półprzytomny. Tak szczerze mówiąc, tylko zbierałem te schematy i wywalone. Charlie jest gdzieś blisko. Okej. Okay. A chyba pamiętam tą lokalizację. Tak mi się wydaje. Ta, z niej nie było wyjścia, tylko musiałem zadupsać z powrotem, jak chciałem wyjść. Oj, coś, że tutaj jest idealne miejsce na to, żeby się bić. I on tu zaraz przyjdzie, co? To
To musi być legowisko Charleya. Przywlókł tu ciała ofiar. Niektóre są jeszcze świeże. Trzeba uważać przynętę. Będę potrzebował krwi którejś z niedawnych ofiar. Byłem tu, no. Grzybów. Pamiętam, byłem tu. Z tego miejsca nie było właśnie wyjścia. Srebrny wisior. Się wkurzałem. Z puklem włosów. W tym samym kolorze, co u Madame de Bourbon. Wąchał sobie, wiem, że jest taki fetysz. Mocno nadgniłe części. Wąchać włosy. Inne. Leżą tu już jakiś czas. Świeże zwłoki. To musi być Jean-Luc. Zmiażdżone żebra, pęknięta czaszka. Robota Charleya bez dwóch zdań. Kurde, całkiem... Całkiem solidny chłop. Stwórz przynętę na Charleya. To pewnie znajdziemy ją w alchemii na samym dole zadania. Przynęta na Charleya. Świeża ludzka krew. Trzeba to wylać w leżu. Gdzieś blisko ciągów powietrza, żeby zapach rozszedł się po całej jaskini. Dobra. Lej. Z tego miejsca zapach się nie rozejdzie. Smród. Co za smród? Że to tylko krew. Coś jeszcze tam, ale wątpię, że śmierdzi. Smród to był jak tego. Jak gówno biesa musiałem rozsmarować, to pewnie śmierdziało. Ciekawe jestem, kiedy przyjdzie technologia, w której będziemy mogli wąchać, nie? Jeszcze w ogóle w VR-ce, nie? Będziesz w VR-ce, chłopie, i będziesz mógł czuć rzeczy i dotykać, bo będziesz miał taki strój, który ci będzie kazał. No to będzie taka odklejka, że koniec. Też w ogóle zwykła VR-ka to już jest niezła odkleja, ale... Jeżeli miałbyś do tego jeszcze... Charlie będzie tu lada moment. Jeszcze jakieś opcje biegania, na przykład... Takie maty do biegania i do tego w stroju, gdzie czujesz, jak ktoś cię na przykład postrzeli, to taka wciuta by była. Pewnie taka technologia ostatecznie do nas przyjdzie, niestety już będę pewnie zbyt stary, żeby się poruszać. Ale na pewno z niecierpliwością czekam. Niestety rozwój tej technologii bardzo się spowalnia, ponieważ jest ona kosmicznie droga. Jakby każdy teraz kupował VR-a i grał w niego, no to na pewno szybciej by to poszło. I byśmy za 10 lat mogli... Nie, że tutaj wygibasy na VR-ce robić. No dalej. Pokaż pazury. Dobra. Monstrum Stufo. Bob chyba. Chociaż kurwa, nie lubię walczyć na te szaleje, nie? Strasznie nie lubię walczyć na szaleje, bo one są... No ciężkie są do tego, do zabicia generalnie. Trzeba poczekać, że on rolnie się do nas. Co ty robisz? Płoniesz. No bardzo dobrze. Płoniesz? Jakieś wygibasy robisz. No chodź tu, chodź, rolnij się. Nie no, on płonie, tak. Kurde. Rolaj się do mnie. O, no co za dureń. Dobra, biegnę do niego, bo... Zanim on cokolwiek zrobi, to 10 lat minie. Mało damage zadajemy z tego krwawienia, co ja nałożyłem. Bardzo mało. Ja myślę, że na żmij cechu zadawałem jakoś dużo więcej tych obrażeń. Zatrucia i tak dalej. To były fajne obrażenia. A tutaj? O, 2300. Zmieniam zdanie jednak. Przecież powalony damage. A bym za każdym razem mu cios zadawał właściwie. Taki to jest damage. Co on robi teraz? Migło. A nie no, 2300 to sporo. Cały czas mu coś tam zadaje ten damage. O! Teraz dojazd. Pyk. Zatrucie jakieś. Siadło. Da! Nie, to jest na fajny ten Mantricory miecz. Bardzo przyjemny. Dobra, i po bestii. No kurde, jak on ma pewnie wielką głowę. Taki duży, a taki głupi. Jakby siebie słyszał i widział. Dobra. Jest tu jakieś wyjście na skróty? Może on wydrążył tunel? Nie, całkiem spore prawdopodobieństwo. Tu jakiś zapach w ogóle. Czego to zapach jest? A, to chyba my jakby przy tych wyjściach ten zapach jakby... rozpyliliśmy, że tak powiem. Czy
to jest to samo wyjście, którym weszliśmy, czy to jest generalnie jakieś nowe tunele wydrążone, które mi się odblokowały? A, nowe tunele, no. Bo wcześniej jak właśnie szukałem tych wiedźmińskich schematów, to nie miałem jak stąd wyjść. Nie było na pewno tego tunelu. Się odblokował. Dobra, Płotkins. Idziemy po Ezy 700 Golda. Gdzie mogli zainwestować w Corvo Bianco. I myślę, że no teraz siano idzie w Corvo Bianco, bo nie ma co tu generalnie teraz ulepszać. Nie chce mi się robić tych pancerzy wiedźmińskich typu na przykład Kota i tak dalej na wyższe poziomy. Znaczy ostatecznie je zrobię na wyższe poziomy, ale teraz no nie ma co. Nie ma co marnować czasu na to. I pieniędzy, bo ja i tak ich nie będę nosić, nie? To bardziej kolekcjonersko sobie zostawimy. No i idziemy w pancerz Manticory i w pancerz tutaj Żmii. A resztę chyba w Corvo Bianco. I ewentualnie wyrzucę tego zaklinacza słów, ale on jest tak drogi, że raczej odpuszczę sobie. Hej, możemy pogadać? Obyś przynosił dobre wieści. No, słucham. No, ale wkurwiający jest. Jean-Luc rzeczywiście miał srebrny medalionik. A w nim pukiel włosów. Pani de Bourbon. Przypadkiem. O! Co? Ale jak to? Zdradzić mnie? Dziedzica? Z chłopem? Nie, nie, cytuję to. Nie, ale możemy nie zobaczyć. Wątpię. Ale może wpierw to ja dostanę zapłatę. O? Za usługę nieobjętą zleceniem. Czekaj, czekaj. Może jednak zajebiście zrobiłem. Proszę! Potrącę sobie z jej posagu! A, nie było tematu. Ile? 100 koron, dobra. Pozbyłem się potwora, który sprawiał wam kłopoty. To był Charley. Chuj tam z tą laską. Na bogów! Charley! A cóż to takiego? To coś jak krzyżówka kreta i stonogi, tylko wielkości szopy. Aha. No, mości wiedźminie, nie robicie dobrego pierwszego wrażenia, ale spisaliście się, muszę przyznać. Proszę, wasza nagroda. Tak jak w życiu moim prawdziwym, też nigdy jakieś pierwsze wrażenie. A teraz wybaczcie, muszę porozmawiać z moją żoną. Kurczę, no wolałbym jej nie wydawać tej laski, tak szczerze mówiąc. A naprawiają. Dobrze, im idzie. Ale no już wydałem i już jest jak jest. Ja bym za nim poszedł i usłyszał tą rozmowę, no. Trudno mi się klikło. Idziesz? No, ja bym poczekał, tylko on zanim tam pójdzie do tego domu. O nie, jest tam, stoi. Dobra, dobra. Ja bym podsłuchał. Twórcy gry musieli dać interakcję tutaj. Musieli. To jest CD Projekt Red, oni dbają o takie rzeczy. Masz godzinę, żeby się spakować. Rozumiem. Nie udawaj głupiej! Dobrze wiesz, o co chodzi! No, dalej! Wiedział? To mnie tu nie spotka! O kurde, Sadek! Chodźmy za nią, tak z ciekawości. Gdzie biegniesz, samico? No, miałeś się pakować, a nie płakać. Że nic dobrego mnie tu nie spotka. Dobra, lecimy do chyba następnego zlecenia. Niestety nie wiem ile jest minut odcinka, bo to jest bardzo pocięty odcinek, ale myślę, że możemy może jakieś poszukiwanie. Nie, te poszukiwania są nudne generalnie. To są takie giganudy, nudne misje. Więc myślę, że może byśmy klient ma zawsze rację wykonali na 36 poziom. No możemy odebrać w końcu te pieniądze, które nam się zalęgły w banku, czemu by nie? Taka odmiana tutaj. Odbiegania i zabijania potworów. Kurczę, teraz smutno mi jej, że ją wydałem. Z drugiej strony, ale nie, no bo ten chłop był po prostu strasznym dikiem. Zasłużył. Mogłem nie mówić, ale 100 golda w Germanii. Tą drogą potrzebujemy taką masę pieniędzy, żebym ja porobił te wszystkie wiedźmińskie rzeczy, żebym ja zainwestował w Corvo Bianco i zainwestował w tego gościa zaklinacza słów, to ja potrzebuję jakiejś kosmicznej ilości pieniędzy. Niestety, nawet obawiam się, że do końca naszej rozgrywki nie będziemy posiadać takiej ilości szmalcu.
Najwyżej wpiszę się kodziki. Iść do banku. Albo odbierze pieniądze w banku. Trzeba wrócić w ciągu dnia. A co z niej być? Ciąg nocy? Jest 7 rano. To, której otwieram. 8? Do roboty. No. Paragraf. Nie ma bezpieczniejszego miejsca niż... Obiekt chroniony przez system Reintanbacha. Ban Kianfaneli. Chroniony przez autorski system. Dwimerytowe wzmacniacze. Bla, 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 bla. Brunon, Reintbach i spółka. Tak, ochroniarz. Mogę jakoś pomóc? Witamy u Kianfaneli. A witam, witam. Lokata na czas kryzysu. Pieniądze. Boisz się o swoje pieniądze? Martwi cię wojna północa? Może po prostu chcesz zyskać nic nie ryzykując? Racje. O kurde, tyś nie śpi. W robocie jesteś. Patent. Mm? Możemy się jeszcze zapakować. Mogę z nim porozmawiać? Nie widzi, szanowny? Pracuje się. Dobra. Chciałem tu pozwiedzać. Może na górę bym poszedł. Może tam coś będzie ciekawego jeszcze. Tak, tylko na chwilę. Zobacz, czy można, czy są tu jakieś interakcje, albo coś do pozbierania. Jest jakaś notatka. A, lokata na czas kryzysu, to samo. Tak bardziej ulotka, niżeli notatka. Zachęcająca. No dobra, w takim razie przyszłem odebrać pieniądze. Witam w banku Kianfaneli, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Kurde. Brzmi zachęcająco. O, mogę wymienić walutę u was. Chciałbym wymienić walutę. Bardzo proszę. O kurde. To jeszcze zainwestujemy w Corvo Bianco dzisiaj. Chciałbym pobrać z niego pieniądze. Oczywiście. Pana godność? Geralt z Rivii. Proszę o chwilę cierpliwości. Zaraz znajdę dokumenty. Będzie... interesujące i jednocześnie bardzo prawdziwe spotkanie. Jak w życiu realnym. Na szczęście ja za bardzo nie chodzę po takich rzeczach. Zawsze staram się to skipować. Obawiam się, że zaistniały rzeczy urzędnicze jak tylko mogę. Nadzwyczajne okoliczności. O. Mam w aktach adnotację o śmierci posiadacza rachunku. Jak widać, to już nieaktualne. Musiała zajść jakaś pomyłka. By reaktywować konto, będzie potrzebne zaświadczenie A38. Po więcej informacji proszę podejść do stanowiska numer 1. No dobrze. Gdzie to okienko numer 1? Dobra. O kurde. Czemu dobre? Co się dzieje? Bo działa A38, a to dobre. Czyli jest chyba problem. Urwa, gasy ci to. Słuchaj. Witam w banku Kianfaneli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jak o swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? Chciałbym reaktywować konto bankowe i potrzebne mi zaświadczenie A38. To nie tutaj. A nie wie pani, gdzie mogę je dostać? Niech pomyślę. Może na piętrze w ewidencji, albo na dole, w archiwum. Musi szanowny pytać. Będę pytał. Pamiętajcie, żeby być mili dla innych ludzi, nawet jeżeli was wkurwiają i na przykład no, nie robią. No wiecie, jakby jest syf, ale to też nie jest wina pracowników, tak? Chciałem tylko powiedzieć coś mądrego chciałem. Sorry, bo ja mam czasem za głośno słuchawki. Ja nawet nie słyszę, co ja mówię. Gadam takie głupoty. Czasem są ciężkie, pieniądze mogłyby być więcej, a na domiar złego złodzieja tylko czekałem na moment twojej nieuwagi. Na szczęście bank Kiafan Cifa, no, bank ma dla ciebie rozwiązanie. Wybierz jedną z naszych skrytek bankowych zabezpieczonych nie tylko przed typowymi metodami włamania, ale także przez magią i telepatią. Ty teraz sobie uświadomiłem, że przecież jak jesteś magiem, to tak byś mógł okraść kogoś. Zajebiste, a to jeszcze ma piętro do góry? A mam, przecież byłem tam. Mógłbyś przecież się do środka banku teleportować i pyk. Okraść. Na szczęście, tak jak było tutaj napisane, oni mają tutaj generalnie
dwie merytowe kraty. Przepraszam, muszę przejść. Zaraz, pan tu nie stał, gdzie? Dobra, nie będę czekał. Witam w banku Cianfanelli. I pewnie nie mogą tam się magowie teleportować. A klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Potrzebuję zaświadczenie A38. Czy to tutaj mogę dostać zaświadczenie A38? Oczywiście, że tak. Poproszę formularz 202. Formularz 202. Rozumiem. Gdzie mogę dostać taki dokument? Już wszystko wyjaśniam. Zaświadczenia A38 mogę wydać jedynie za okazaniem formularza 202 na podstawie rozporządzenia N60. Proszę podejść do okienka numer 1. To stamtąd przychodzę. Nieważne, wrócę z formularzem 202. Taki system. Zabezpieczający. Wepchnąłeś mi się pan do kolejki! Co z tego? Od początku tu stałem. Nigdzie się nie wepchnąłem. Stałem tu od początku. Tak. Dziś już 3 takich było. Każdy tak mówi. Nie będę tego tolerował. Zaraz cię nauczę kultury. Nie, no nieładnie tak właśnie się pierdzielać bez kolejki. A ciekawe co było, jakbyśmy tutaj zaczekali. Czy oni by tam w końcu wchodzili, czy byśmy musieli tutaj stać Hola, i stać. Panowie, jak chcecie się awanturować, to proszę na zewnątrz. Wychodzimy! No, chyba nie mam wyboru. No nie dziwię mu się z drugiej strony, no. Jest kolejka, to stój, no. A nie oszukuj, bo to też takie do kitu. Ale tu widzę, cały tłum się zebrał, to już ktoś nam kibicuje. Jest gagatek. Już wie, co się święci, widzę, że tutaj... Co chwilę jakaś bitwa chyba jest. Dobra. O, znowu się biją przed bankiem. No nic, nie będzie to najcięższy przeciwnik w moim życiu. Mogę sobie jedzonka zjeść? Nie mogę tego w trakcie walki, niedobrze. No z drugiej strony, no tak, Gerwar by nie miał czasu opierdolić kanapki. Ma to sens. Poddajesz się? A to zmyłka taka ciosowa. Co robisz? Co on robi? No bizes, no. Cię nauczę kultury. Po łbie tak lubi dostawać. Dobra, walczyłem z cięższymi przeciwnikami. Zdrowia życzę. Chams twój, drobno mieszczanie. Ja cię nauczę kultury. Tłumaczyli, kto ma rację. Pan tu nie stał. Pan tu nie stał. Dobra, wyjaśnione? Super. Pakuje się do środka. Trzeba by było dostać od takiego ziomka na dziurę. Dzień dobry. Gdzie ona mogła? O kurde. Zapach piżmowych perfum. To może być trop. Zbadaj. No nie. Gdzie ona mogła pójść? A słyszę, gdzie gada. Zapach piżmowych perfum. To może być trop. Jeszcze w dół można iść. A to ciekawe. Poszedłbym tam w sumie. Tutaj gdzieś se gada. Dzień dobry, przepraszam najmocniej. I rozumiesz, kochana, ona twierdzi, że w przyszłym sezonie modne będą bufiaste rękawy. Przepraszam najmocniej, chciałem coś załatwić w okienku numer 1. Co ty powiesz? Też mi się wydaje, że to nieprawdopodobne, bo przecież... Przepraszam. Nie widzi, co tu pisze? Przerwa jest. Celinko, kochana, podpisz mi tu, o tutaj. O, to pani. Mam taki mały interes. Przerwa jest! Mówi się jak do człowieka, to nie rozumie. Jeden do jeden, posta polska. Trzeba będzie poczekać, aż skończą przerwę. No przerwa to przerwa, no. Trzeba korzystać. Też muszą mieć odpocząć od stania. Każdy, kto ma styczność z ludźmi, to jest wymagająca czekać, praca. Co? Też. Przerwę mają. Psychicznie.
A tak z ciekawości, kolega to co próbuje załatwić? Zaświadczenie A38. Chociaż teraz to chyba formularz 202. Formularz 202? Łatwizna. Spróbowałby kolega zdobyć certyfikat P. Tak sobie czekamy. O! Może partyjeczkę gwincika? No i co? I można. Nawet w banku można zagrać. Pewnie, że partyjeczkę gwincika. Czemu nie? Zagrajmy. No, to rozumiem. Momencik, już tasuję. Dobra, zagramy sobie z Kerigę, to jest moja ulubiona talia. Strasznie mocna jest, no i tyle, po prostu rozpocznij. I gramy, zapomniałem co mój ziomo robił, o kurde, 3 manekiny, dużo trochę. Ale chyba spoko, Lamberta bym wymienił na pewno, za Wesemirka, piękna podmianka. No i chyba tyle mi się wydaje. Co robił mój ziomo, kompletnie o tym zapomniałem. Wybierz dowolną kartę pogody, okej, okay, a tutaj? Przesuwa siły jednostek, dobra, kumam. No to co, szpieg. Może jakiś szpieg też? A, medyczka. Ale medyczka całkiem spoko jest, więc git. O, tu sobie możemy fajną podmiankę zrobić, cyk. Nawet jeżeli on nam tutaj nie pospamuje za dużą ilością szpiegów, no to mamy medyczkę. Będziemy manekinem mogli użyć na medyczki. Możemy mu też spalić zaraz karty, bo mamy strasznie dużo pożóg. Niszczy najsilniejszą jednostkę. Ja bym użył sobie Wesemirka generalnie, sportowo. Siedzał tutaj Eskiela, Lamberta i spasował. On pewnie też spasuje. On gra dalej to. No kurde. No dobra, ja pasuję. Jak chcę, to niech to wygrywa. Sobie tego Wesemirka i Lamberta i tak dalej przywrócimy w następnej rundzie do Lucis. Użył też kartę pogody, która mogłaby go uratować w następnych rundach, więc git. O, i to możemy na przykład już spalić. Dziesiąteczka, pyk. Widzę, stawia wszystko na jedną kartę, że tak powiem. Chociaż pewnie te trzy karty, które on ma, to są karty pogody, niestety dla niego. No coś tak czuję, że on już nie ma za dużo kart. Szczerze mówiąc, to czuję, że on w ogóle nie ma kart. Aktualnie w ekwipunku. Dobra, rzućmy jakąś medyczkę i po prostu Wesemirka sobie przywróćmy. A, ma jednak. To całkiem mocną w sumie. No ale niewystarczająco mocną. Żeby mógł tutaj równać się z nami. Dobra, i ma jeszcze umiejętność dowódcy, także nie pas... A, spasował już, dobra. No to poddajemy i mamy to. O, widzę, że kolega to wytrawny gracz. Gratuluję. W nagrodę mogę koledze zdradzić swój sposób na tę biurokrację. Po prawdę powiedziawszy, z nią inaczej się nie da. Trzeba sposobem. Widziałem już wszystko. Próby czarowania, hipnozy, przekupstwa. Nic nie działa. Skoro nic nie działa, to co można zrobić? No co? Być miłym. Tylko tyle i aż tyle. No bo wie kolega, taka kobieta to siedzi tylko w tym okienku po 12 godzin albo i dłużej. Nigdy jej nawet nie powie miłego dnia. To prawda. Ja zawsze swoją drogą mówię miłego dnia. Jak wychodzę, na przykład ze sklepu. Dziękuję, miłego dnia. No, a jak kolega jeszcze by zorganizował jakie kwiaty albo perfumy, sprawa rozwiąże się w trymiga. No dobra, to spróbujmy. Tam mój przyjaciel kiedyś nauczył, on też zawsze miłego dnia zawsze mówił. Czemu ja powtarzam czasem dwa razy słowa te same? Zawsze mówił. Nie wiem, czemu tak ma, że powtarzam te same słowa. Mózg mi się laguje. Gliczuje mi się mózg.
Dobra, opcjonalny kup, prezent dla urzędniczki. 40 metrów, daleko nie ma, możemy kupić. I on zawsze mówi miłego dnia i też się nauczyłem tak, jakoś mi zostało. I zawsze jak wychodzę ze sklepu, to mówię miłego dnia. Chyba, że to jakiś wielki sklep i tak dalej, to akurat nie mówię, ale w takim bardziej lokalnym sklepie i tak dalej, to faktycznie... Witam ponownie, mistrzu! Zawsze jest mówione. No tam wiadomo, w markecie i tak dalej, to tak miłego dnia, ale to tam... Mało jest takiego zżycia się ze sobą. A w takim mniejszym sklepie jest dużo więcej. Coś kupiłem przypadkiem. Jakiś glif. Pewnie był strasznie drogi. Ile kosztują te glify? I nie, no nie mów mi, że ja za tysiaka kupiłem glif, kurwa. No niestety chyba tak. Muszę się... Dobra. To wszystko? Wróć do stanowiska 1 po formularz 202. Ja bym, kurwa, nie tylko formularz mam nadzieję, że dostanę. Liczę na coś więcej. Takimi perfumami? Damy za darmo? Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jak o swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? To nie można było od razu powiedzieć, że do zaświadczenia A38 potrzebny jest formularz 202? Straciłem sporo czasu. Się szanowny nie unosi. To przecież oczywiste. Inaczej się nie da. Zaraz wydamy formularz. Jak godność? A kwiaty mogę dać, czy co? Geralt z Rivi. Już szukam. Gedon Gemmel. A jest. Geralt z Rivi. Przykro mi, nie mogę wydać formularza 202. Co proszę? Wnioskodawca jest oficjalnie uznany za zmarłego. Niech mi szanowny powie, jak ja to mam do ewidencji wprowadzić? Wręcz kwiaty. Przyniosłem pani kwiaty w podziękowaniu za pomoc w mojej sprawie. Ale ja... Nie powinnam... Naprawdę dla mnie? Ich kolor pasuje do pani oczu. Szanowny, to jest czaruś. Niech szanowny do chwilę poczeka. Pójdę po pana Cianfanelliego. No. Może uda się coś zrobić bez tych papierów. No jeszcze nie testowałem dawania kwiatów komuś. W sklepie na przykład. Albo właśnie w urzędzie. Ale może by nie przeszkadzać, ale nie. Poskutkowało. Ciągle dupę zawraca. O, kogo ja widzę. Serdeczności, mistrzu Geralcie. No, dawno nas nie odwiedzałeś. Bo byłem trochę zajęty. Ale teraz już nie jestem. I mam do ciebie sprawę. Oczywiście. Mów, w czym mogę ci pomóc. Widzisz, mam mały problem z kontem. Chciałem pobrać z niego pieniądze i... Nie ma sprawy, zaraz wszystko wypłacimy. Będzie tylko potrzebna jedna taka drobnostka. Już to słyszałem, zaświadczenie A38 i tak dalej. No, bez tego nie da rady. Ale widzę, że jesteś zorientowany w bankowości. Załatwisz to w Trymiga. Dość wykrętów? Co z moimi pieniędzmi? No poczekaj, no załatwimy. Do. Klient nasz pan. Do zaświadczenia. A jakbym mógł ci jakoś pomóc, to wal jak w dym. Chociaż pewnie jakbym na niego nakrzyczał, byłoby szybciej, ale... A nie, to muszę z nim pogadać. No dobra. Nie mam innej opcji. Mam na niego nakrzyczeć. Damy radę. Dość wymówek. Wypłać moje pieniądze. Teraz. Ale mistrzu Wiedźminie, po co te nerwy? Zaraz wszystko wypłacimy, tylko najpierw muszę zobaczyć niezbędne dokumenty. Mam dla ciebie dokument znaczący dużo więcej niż te wszystkie twoje zaświadczenia. Proszę. Wezwanie od jaśnie oświeconej? Mhm. I
jako jej osobisty wysłannik, na jego podstawie domagam się dostępu do mojego konta. Natychmiast. Tak, 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 mistrzu Wiedźminie. Chodźmy. No i można, można. Jak tam interesiątka, mistrzu Wiedźminie? Nie ma bezpieczeństwa. Nie narzekam. Powinszować, bo u nas to słabo. Handel winem idzie coraz gorzej. Pewnie przez te fikuśne nazwy. Nikt poza Tuszą nie wie, jak wymówić. Dajmy na to Côte de Blessure. To i ludzie wstydzą się kupować. A to w sumie racja, ty. Wszystko w porządku? W sumie nie takie głupie. Trzeba proste nazwy robić. W sumie racja, jak nie umiesz tego wypowiedzieć, to głupio kupować. Po prawej na końcu. Po prawej na końcu. A co jak wejdę na przykład tutaj? Zamknięty tu. Że będzie jakaś interakcja na nas, tak krzyczy, że próbujemy wejść. Dobra. Ile mam tam potężnych pieniędzy? O kurwa, ty co? Gianfanelli, co tu jest grane? Ta skrytka jest pusta. No... pieniądz musi być w obrocie, więc jak dowiedzieliśmy się, żeś umarł, mistrzu, to puściliśmy go w ruch. Kupiliśmy akcje, obligacje, zainwestowaliśmy w rozwój paru winnic, no i się rozeszło. Nazwijmy rzecz po imieniu. Po prostu mnie okradłeś, tak? Ależ, mistrzu Wiedźminie, gdzieżbym śmiał, ja? Śmiałbyś, Gianfanelli, śmiałbyś. I teraz za to odpowiesz. Otwórz tę kratę. Mistrzu Wiedźminie, wszystko oddam, obiecuję. Klnę się na brodę mojego ojca. Masz tydzień? Wydłużę ci... No nie, no wydaje mi się, że jest to zrozumiałe, że jeżeli ktoś umarł, to on puszcza pieniądz w ruch, no. Ale chętnie bym mu nakopał do dupy. Mam jakiś taki dzień. Już raz dałem się oszukać. Drugi raz na to nie pozwolę. Było po prostu powiedzieć, mistrzu, że nie ma siana. Apeluję do twojego rozsądku. Na pewno możemy się jakoś dogadać. Odzyskam od ciebie te pieniądze. Choćby siłą. Straż! Na pomoc! Mam nadzieję, że na pięści się bijemy, panowie, co? Dobra. Znaczy wy macie pałki, to jest kurwa giga oszustwo. I mecz 40. Was ciężko trafić jest. Chociaż bym tak wystarczy, że podniósł nogę, kurczę, trochę wyszło właśnie. Latające kolano by siadło nieźle. Trochę jak walka Crusfida z minimajkiem, tylko Zegerwald jest giga sefem. To jakieś bobki są. Fajne, że podwójne ciosy mogę walić w nich. Muszę jednego tylko targetować. Dobra. Proponuję wynająć lepszych ochroniarzy. Co to tam jest? Masywny klucz. Do czego? A myślę, że może do tych drzwi. O, ty! Nie ma tu nic ciekawego? Nie ma. Tutaj też nie ma. No nie ma chyba. Niech ja go dorwę. Oj. Cifanelli. Mam przesrane. Chociaż pewnie jakbym dał mu tydzień, to szczerze mówiąc wydaje mi się, że on by nam więcej zapłacił z wdzięczności wręcz. Proszę zawracać głowę komuś innemu. No ale trudno. Procedury bankowe, tom 15. Skrytki bankowe. Już 15 taką tom. Notatkę podniosłem. Cifanelli. Ale masz przesrane teraz. Tak, Marianko, zlikwiduj konto i wypłać pieniądze. Dziękuję. Mistrzu Wiedźminie, tu są wasze pieniądze. Tylko nie wszczynajcie już więcej awantur, proszę. Tylko tyle? Spodziewałem się co najmniej kilku tysięcy. No wiesz, podatki, inflacja i takie tam... No, jakbyśmy dali mu tydzień. Na ekonomię nie poradzisz. Żebyśmy więcej dostali. Mogłem się tego domyślić. A, mistrzu, i jeszcze jedno. Nie przychodź więcej do mojego banku. Nie potrzebujemy tu takich klientów. Trudno. I tak zazwyczaj cały sianem trzymałem przy sobie. No i to było na tyle jeszcze chętnie. Nie no, 200, ja się tyle srałem. Nieopłacalna misja. Ale przynajmniej lekko ciekawa była. Udajmy się jeszcze do Corvo Bianco i zainwestujmy w moje
moje tutaj włości i chciałbym mieć równo 4000, żebym równo te 4000 mógł rozlokować i zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. To będzie strasznie długi odcinek, ale... Ale trudno, kto tu jest? Ale to mogę z tą pohandlować czymś? Pogadać chociaż? Nie, niekoniecznie, bo mogę. Wariacie, cich cios. Bank, no dobra. Nie no, chciałbym coś sprzedać, żeby mieć równo tego, równe sianko. Nie ma tutaj kogoś, kto by coś ode mnie kupił. Tu jest karczmarz. Karczmarz kupi jakieś jedzenie i tak dalej. Będziemy mieli równe 4 koła i zainwestujemy w winnicę i będzie gituwa. Nie wiem ile ten odcinek będzie trwał, ale będzie strasznie długi, z 1,5 godziny praktycznie. O, trudno. A czemu jest zamknięty? A, bo to na dole jest. O, żeż kurczę blaszka. Tędy nie zabije się? Dobra, git. Tutaj jakoś? Dobra. Mega klimatyczna karczma. Fajna. Kiedyś jadłem w takiej pizzy. Pokaż. Dobra, i sprzedajmy. No te wina generalnie posprzedawajmy. One mają chujową regenerację, a są za to strasznie drogie. Znaczy strasznie. Nie no, w sumie tanie są. Ty, myślałem, że są droższe, ale na pewno jest jakieś takie mega drogie wino tutaj. Które mega, po mega dobrej cenie idzie, z 50 za butelkę, tylko nie pamiętam jak się nazywało. Myślę, że te wszystkie tutaj, które mam, to idą jakby za 50 za butelkę. Dobra, drogowskaz i do Major Domusa. Zamiennicy 3 słowa i zainwestujmy w coś. Gdzie jest moja winnica? Tutaj. To, tak? Nie, to była jakaś inna winnica. Nie, do Corvo Bianco my chcemy się udać. Nie do jakiejś innej. Ale lamusiarska ty. Do mojej. To jest Corvo Bianco, najlepsza winnica w okolicy. Corvo Bianco. Tam jest jakaś misja. A, ta misja to jest, że mamy doprowadzić jakby winnicę do porządku. A nie ma nic szczególnego tam do wykonania. Tutaj będzie, też tutaj jest generalnie fajna rzecz do odblokowania w naszej piwnicy, ale nie wiem jak w sumie to odblokować. Tam coś będzie do roboty. Nie do końca też pamiętam co tej piwnicy, ale wiem, że tam do usług, jaśnie coś pana. Będzie. Czym mogę służyć? Przyszedłem zainwestować, słuchaj. Zaczyna mi się możemy zagrać. Podobać. Może kontynuowalibyśmy remonty. Tak, kontynuowali, jakby nic nie zrobiliśmy, ty. Dobra, niech będzie wyposażenie podwórza. Dobra, niech będzie podwórko na początku. Renowacje zaczęły... O ile zachowamy boklerski charakter obejścia i nie zdecyduje się pan na przykład na wykopanie w ogrodzie wielkiej dziury, w której będzie pan składował truchła z zabitych potworów, jestem jak najbardziej na tak. A, ostrzałka i reparacje. Nie, to dobra, to może. Wróćmy do. Nie, 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 to może jednak środek, jednak środek. Do usług, jaśnie pana. Jednak środek. Kij z tą z ostrzałką. Naturalnie. Renowację domu. Myślałem, że. Ta, ściany tu i tam nie... trochę zamieszać. A 5000. Kurwa. Dawaj tą ostrzałkę. Moje pancerze, co jak. Ta. Admirał Rompali. Dobra, dobra, to już gadaliśmy o tym, za stówkę. Dobrze. Znaczy za tysiaka. Zamów taki stan. Natychmiast. Według mnie sprowadzenie go tu zajmie najwyżej jeden dzień. Czy życzy pan sobie coś jeszcze? No odmalować by się przydała, nie to strzałki, ale dobra. W moim fachu miecze szybko się zużywają. Przydałaby mi się profesjonalna ostrzałka. Jak najbardziej. Nie sądzę, by ktoś uznał to za zbytnią ekstrawagancję. Czemu nie mam oksów? W takim razie kup proszę przyzwoity egzemplarz i każ wstawić na podwórze. Oczywiście. Zaraz poślę do miasta. Myślę, że jutro o tej porze jaśnie pan będzie mógł ją przetestować. Dobra, czy życzy jakieś... pan sobie coś jeszcze? Jak najbardziej, tylko chyba nie mogę już nic kupić. Te renowacje... Zgadzam się. A, nie ma co już. Porozmawiam o czymś innym. Chętnie. Może zagrałem w gwinta jeszcze na koniec. Grywasz czasem w gwinta Barnabo Bazyli? Zabawne, że pan pyta. Za młodych lat byłem w tym całkiem dobry, ale to było dawno. Teraz ograniczyłem się w zasadzie wyłącznie do kolekcjonowania. O, to może mi jakąś kartę. Udało mi się zebrać całkiem pokaźną kolekcję. Pożyczyć. O, brzmi na zawsze.
mógłbym zobaczyć twoje karty? Oczywiście, ale tylko w akcji. Może zagramy? Jak najbardziej. Niech wygra lepszy. I czy jaśnie pan ma ochotę zagrać przeciwko jakiejś konkretnej talii? Nie no, zaskocz mnie. Sam nie wiem. Ty wybierz. Bez znaczenia chyba. Raczej wątpię, że ma szansę na naszą potężną talię skeligijską. Kurwa, misklik. No to teraz ma szansę. Ale myślę, że nawet jeżeli nie wymieniłem dwóch kart i z misklikiem go pokonam, szczerze mówiąc. Ta talia skeligia jest naprawdę, naprawdę solidną talią. Ale wydaje mi się, że ona jest solidna dopiero kiedy nazbieraliśmy jakby taką ilość kart do tego skeligi, bo na samym początku to była do dupy talia. Ale jak faktycznie pozbieraliśmy tutaj i uzupełniliśmy ją, to jest naprawdę, naprawdę solidna. Dobra, z 10 kart do 8 ma tylko 2 punkty przewagi, spasował. To my jakieś gramy gówno, typu tego zioma, on mi się jeszcze na następną rundę przemieni. Klikam tutaj cyk, koniec rundy. Pięknie, a mu został też, pięknie, minus 4 punkty. Dobra, i chyba gramy to generalnie tak do końca, co? Albo nie. A to co to daje? To daje pierwszą linię i drugą, tak? Czy pierwszą, nie, drugą linię i trzecią, czyli warto było zagrać pod pierwszą linię i później rzucić ten deszcz i tak dalej i... O, to jest głupi pomysł. Nie wiem, dobra, poddajmy. W sumie on ma minus 4 punkty, a ja 8. Będzie musiał jakieś fajne karty zużyć. 6-9. Może być. Bez sensu zagrał tego szpiega. A to jest błąd tego... tej talii. Znaczy tego moda. Gwenta Reduxa. No i tu jest już problem, co on teraz zagrał, niestety. Natomiast ja mam fajne tutaj, fajne karty. Zniszczy jednostkę dalekiego zasięgu. To możemy mu tutaj zniszczyć leszego. Tutaj bliskiego starcia mogę mu zniszczyć jednostki. Tutaj oblężnicze. Dobra, na początku zajmijmy się leszym. Minus 10. Może być. Dobra, Cirilla. Myślę, że wygramy, aczkolwiek faktycznie całkiem niezłą kartę miał. Tak generalnie. Jakieś medyczka? Co ja mam do przywrócenia? Nic. Dobra, zachrajmy tego zioma. On już nie ma kart chyba jednostek. Ma jednostki. Plus, to mu spalimy elegancko. Tym ziomkiem. Hialmarem. No i pięknie. Zwycięstwo. Tyk jeszcze tutaj. Jen, cyk, 61, ciętki. Fajna talia, ale mam lepszą. Zwycięstwo. Kontynuujemy grę? Nie no, może później, a dostałem od ciebie jakąś kartę? Może jednak zagramy później. Teraz mam coś do zrobienia. Oczywiście, wedle życzenia. Pokaż, bywaj. Dziękuję. Pokaż, czy nie dostałem żadnej karty od Barnabiego? Nie rozdajesz kart? Tylko kolekcjonujesz. No nic, no to by było na tyle. Widzimy się jutro. Dzięki wielkie za obejrzenie. I tyle. Jutro godzina 16:00 i 14:00, bo odcinki są codziennie.